Panele laminowane są zbudowane z kilku warstw, a ich trzon to jest płyta albo MDF, albo HDF. Na wierzchu z kolei mamy zadrukowany papier, który imituje jakiś wzór, na przykład drewno. I tutaj przykład, jak to wygląda. Mogą być oczywiście różne kolory i różne struktury. Może być też taka fałfuga, albo z dwóch stron, albo z czterech stron, czyli wzdłuż i w poprzek. Z kolei panele winylowe są zrobione całkowicie z warstw winylu. Ich wierzchnia warstwa jest zadrukowana i to ona decyduje o ostatecznym wyglądzie. Czyli takie panele winylowe mogą imitować drewno, beton, marmur, granit, przeróżne materiały. Występują też panele laminowane, które są wodoodporne, ale tylko do iluś godzin i można je stosować nawet, słuchajcie, w łazienkach, tylko musicie sprawdzić, czy są wodoodporne i jak, na czym polega ta wodoodporność, bo winyle po prostu są całe sztuczne, tak, tam się woda nie dostanie. Przy laminacie, jeżeli ściana, po ścianach będzie się lała woda, woda może wsiąknąć od dołu i będziemy musieli tą podłogę wymieniać, więc na to zwróćcie. Panele winylowe są też cieńsze niż panele laminowane i na przykład w panelach laminowanych mamy bardzo często ósemki, dziewiątki, dwunastki. I teraz jeżeli mamy płytkę grysową w łazience i ona ma 10 mm i do tego dochodzi warstwa kleju 15 i dołożymy do tego panel laminowany, czyli na przykład 12, to mamy na równi. Jeżeli panel jest cieńszy, tak jak panel winylowy, to musimy mieć też zrobioną wylewkę albo częściowo łazienkę musimy skuć, żeby płytki były zlicowane właśnie z takim winylem. I do winylu są potrzebne, do zwykłych paneli winylowych są potrzebne wylewki samopoziomujące, bo podłoga musi być idealnie równa, tak podają wszyscy producenci, chyba że mamy specjalne panele laminowane, takie grubsze, one są też droższe, które możemy położyć na nierówne powierzchnie i nieraz na przykład niektórzy kładą nawet na płytki, które już istnieją, albo na istniejące panele, także możecie sobie na YouTube zobaczyć, różne takie opcje są. Trzecią grupą są panele drewniane, na przykład deska dwuwarstwowa czy trójwarstwowa, ale o tym może powiem w osobnym filmiku.